Chcieliśmy zaproponować taką formę dzielenia się różnymi dźwiękami, którą roboczo nazwaliśmy jako pocztówki dźwiękowe. To ta nazwa wywodzi się z Sound Studies i z takiego podejścia do środowiska, które możemy określić jako ekologia dźwiękowa. Chodzi w pocztówkach dźwiękowych przede wszystkim o rejestrowanie jakiejś przestrzeni, albo jakiegoś fragmentu przestrzeni, albo dźwięku jakiejś rzeczy, albo jakiejś istoty, która jest związana z danym miejscem. Nagrania w taki sposób, żeby ten charakterystyczny dźwięk mógł wysyłać, nie wiem, jakieś emocje, które wiążemy z tym miejscem, albo wspomnienia, albo bardzo ważny aspekt wiedzy, umiejętności, które są związane na przykład z rolnictwem, albo z produkowaniem żywności. Bez braku pewnych właśnie elementów ekosystemu, dopiero jak przestaniemy właśnie je słyszeć, nie wiem, chociażby pszczoły. Głos to nie jest coś, co pojawia się tylko i wyłącznie w muzyce, jako jeden z instrumentów, albo jeden z wokalistów czy wokalistek, ale coś, co ma również wymiar polityczny, bo kiedy mówimy czy myślimy o głosie, dotyczy to również głosu reprezentowania jakiejś grupy, albo możliwości wypowiadania się w swoim własnym imieniu. Żywność ma głos. Słyszysz?